I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Witamy w Watch Mojo Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 improwizowanych momentów w horrorach. You're gonna need a bigger boat. I have come here to chew bubblegum and kick ass. Strangling his first wife with a draft excluder and invented the mobile disco. Przyjrzymy się kultowym i pamiętnym momentom w horrorach, które zostały odegrane bez przygotowania lub w inny sposób niż ten uwzględniony w scenariuszu. Będziemy wchodzić w kilka głównych punktów fabuły, także uważajcie na spoilery. Jakie są wasze ulubione improwizowane momenty w horrorach? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Szpic miniaturowy. To rozdział drugi. Komediowe momenty w horrorach czasem się sprawdzają, a czasem wypadają kompletnie płytko. Na szczęście, pierwszy wpis na liście to robota świetnego komika, Billa Heidera, który dostarcza improwizowaną reakcję na niezbyt strasznego małego psa. Shit! He did it! Sekwencja ma miejsce, gdy Heider i James Renzon mają przed sobą trzy drzwi pułapki Pennywise'a. Najpierw mamy jumpscare, a aktor reaguje zgodnie ze scenariuszem. Potem pojawia się mały piesek. To odwołanie do wcześniejszego żartu w filmie bohatera Heidera, Richiego Tozera. Reakcje aktorów na psa były improwizowane, aby humor był autentyczny i według nas to działa. That's a good boy. It's actually super cute. That's a good boy. Hey, baby. Good boy. Numer 9. Scena w pubie. Wysyp żywych trupów. Horrorowi to pomogło trochę improwizacji. Sporo improwizacji w wysypie żywych trupów Edgara Wrighta sprawdziła się choćby w scenie w pubie Winchester. Have a nice cold pint and wait for all this to blow over. Głównego bohatera, Shona, rzuca dziewczyna, więc jego najlepszy kumpel Ed stara się go rozweselić. Improwizacja ma miejsce, kiedy Ed, grany przez Nicka Frosta, opowiada historię o postaciach w pubie. Strangling his first wife with a draft excluder and invented the mobile disco. Reakcje Shona, granego przez Simona Pegga, są tak szczere, bo reżyser pozwolił Frostowi na małą improwizację w tym dialogu. Ten zabieg pomógł nie tylko dostarczyć humoru, ale także nadać kierunek reszcie obsady. Numer 8. Stół. Krzyk. Matthew Lillard nie słynie może z grania w horrorach, ale ma na koncie rolę Stu Makera w pierwszym filmie Krzyk. Surprise, Sydney. Maker ma wiele znaczących kwestii w trakcie trzeciego aktu Krzyku, kiedy ujawniono, że zarówno Stu, jak i jego kumpel Billy Loomis pełnili podwójną rolę jako kultowy morderca z filmu, Ghostface. Yeah, we'd put out of her misery, cause let's face it, Sydney, your mother was no Sharon Stone. Improwizowany moment ma miejsce, gdy Billy i Stu majstrują przy telefonie z rękami we krwi. Skeet Ulrich, grający Billy'ego, chce rzucić telefon do Stu, ale aktor niechcący uderza słuchawką swojego kompana. Matthew Lillard, zamiast trzymać się twardo tekstu, postanowił pójść za ciosem i improwizować. Numer 7. Oblizanie ust. Milczenie owiec. Oczywiście można dyskutować do późnej nocy, czy Milczenie owiec było horrorem, czy ekscytującym mrocznym dreszczowcem, ale jedno jest pewne. Występ Sir Antonego Hopkinsa jako doktor Hannibal Lecter jest naprawdę przerażający. Apparently Lewis had murdered a transient and done things with the skin. Genialny zabójca szybko zapisał się w historii horroru dzięki kwestii o jedzeniu wątroby z Bobem i niezłym Chianti. Ale czy wiecie, że szybkie wzięcie oddechu i oblizanie ust przez Hannibala nie było zapisane w scenariuszu? I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Akt jest nagły, niepokojący, improwizowany i dodaje tyle grozy do postaci Lectera, że ciężko wyobrazić sobie tę scenę bez jego oblizywania ust. You fly back to school now, little starling. Fly, fly, fly. Numer 6. Jezus zapłakał. Hellraiser, wysłannik piekieł. The box. You opened it. We came. Kariera Andrew Robinsona jako aktora charakterystycznego była pełna kultowych ról. W Hellraiserze grał zarówno Larry'ego Cottona, jak i późniejszą wersję swojego obskurnego brata Franka. God knows. I don't really understand myself.
Zdolność Robinsona do balansowania między charakterami bardzo służy filmowi, szczególnie gdy Frank, noszący już skórę zmarłego brata, zostaje złapany przez cenobitów po tym, jak jego siostrzenica Kirsty stawia pułapkę. Ostatnia kwestia Franka w scenariuszu była typowym przekleństwem, ale Robinson zdecydował się pójść w Biblię, wypowiadając ten werset. Jesus wept. Numer 5. Piosenka Lori, Halloween. Czasem chodzi o te drobne szczegóły. Lori, what's the boogeyman? Lori Strode, grana przez Jamie Lee Curtis, śpiewa zaimprowizowaną piosenkę w klasyku Johna Carpentera z 1978 roku. Piosenka została skomponowana na planie filmu jako nieoskryptowany utwór Curtis, Carpentera i producentki Debry Hill. I wish I had you all alone. Tym, co sprawia, że piosenka jest jeszcze lepsza, było nawiązanie do niej w sequelu Davida Gordona Greena z 2018 roku. Green zlecił zespołowi skomponowanie i wykonanie wersji tej piosenki, która leci w radiu podczas sceny, w której ojciec i syn wracają z polowania. Is dance class that important to you? Yeah, it is. Need some more time in the woods, no. Go hunting, fishing? On weekends I'll do it with you, Dad. Like, I really love spending time with you, but right now dancing is my thing, you know, and it really hits me in the heart. Numer 4. Guma do rzucia. Oni żyją. Roddy Piper był legendą wrestlingu na długo przed pojawieniem się na ekranie jako bohater kina akcji i horroru. I'm giving you a choice. Either put on these glasses or start eating that trash can. Charyzma Pipera i pozycja w świecie popularnego w USA wrestlingu dobrze przełożyły się na świat kina. Szczególnie dzięki tej kwestii z kultowego hitu Johna Carpentera z 1988 roku. You know, you look like your head fell on the cheese dip back in 1957. Piper wchodzi do banku w okularach przeciwsłonecznych, które pozwalają mu dostrzec, kto jest człowiekiem, a kto istotą, która tylko pod człowieka się podszywa. Wyskakuje z kwestią, której nie było w scenariuszu. I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. W ustach kogoś innego ta kwestia mogłaby brzmieć zbyt patetycznie czy po prostu głupio, ale pewność Pipera sprawiła, że w świecie kina tekst stał się kultowy. Numer 3. Chest Burster. Obcy. Ósmy pasażer Nostromo. Zarówno ósmy pasażer Nostromo, jak i kontynuacja, decydujące starcie, zawierają w sobie niesamowite, niezapomniane momenty. That's it, man. Game over, man. It's game over. Kwestia Billa Paxtona z decydującego starcia była wynikiem budowania postaci przez aktora. Kultowa scena z Chest Bursterem z pierwszego filmu o obcym to coś kompletnie innego. Aktorzy wiedzieli, że przy pojawieniu się kosmity coś się wydarzy, ale nie powiedziano im dokładnie, w jaki sposób obcy zamierza dokonać wielkiego wejścia. Reżyser Ridley Scott chciał wywołać autentyczne reakcje u aktorów i chyba mu się udało. Szczególnie u Veroniki Cartwright, która podobno straciła przytomność po tym, jak jej przerażenie zostało uchwycone przez kamerę. Numer 2. Większa łódź. Szczęki. Tworzenie filmu nie jest proste, a szczęki były szczególnie trudne dla początkującego wówczas Stevena Spielberga, którego nazwisko nie miało jeszcze takiej renomy. Spielberg często spierał się z producentami Davidem Brownem i Richardem Zanuckiem, którzy ponoć nie byli specjalnie hojni przy finansowaniu tej kłopotliwej produkcji. Wkrótce ludzie z ekipy i obsady zaczęli z tego żartować, powtarzając Zanuckowi i Brownowi, że będą potrzebować większej łodzi. Roy Scheider polubił kwestię tak bardzo, że chciał ją wpasować wszędzie, gdzie się dało. W końcu wylądowała w znanym dzisiaj miejscu i nadal jest cytowana przez wielu kinomanów. Zanim przejdziemy dalej, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. Numer 1. Czas na siekierę. Lśnienie. Stanley Kubrick znany był m.in. ze swojej obsesji na punkcie perfekcji, która często prowadziła reżysera do wymagania od aktorów powtarzania potwornie dużych ilości ujęć. Lśnienie to właśnie jeden z tych filmów. Doświadczenie, które podobno doprowadziło część obsady, w tym Shelley Duvall, do punktu krytycznego. Red rum! Red rum! Red rum!
scena, w której Jack Torrance, grany przez Jacka Nicholsona, przebija się przez drzwi do kulącej się Shelley Duvall, zawiera jedną z najczęściej cytowanych kwestii horrorów wszechczasów. Nicholson cytuje tylko kwestię Eda McMahona z Tonight Show z udziałem Johnego Carsona. Jednak było to zupełnie zaimprowizowane, co było zabawną wstawką w tym mrocznym i niepokojącym klasyku horroru. Here's Johnny! Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was przygotowaliśmy. Po więcej, zajrzyjcie na nasz kanał, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.